Dzień dobry. Czy mnie już słychać? Słychać doskonale. Kiedy z Jakubem Górnickim, który teraz jest w garderobie, podzieliłem się tą informacją, że będę ostatnim prelegentem i będę miał wielki zaszczyt zamykać to wydarzenie, ważne wydarzenie dla blogosfery, to Jakub powiedział: Konrad, przecież ty jesteś zużyty, ciągle mówisz o tym samym. Misja, odpowiedzialność, organizacje pozarządowe, misja, odpowiedzialność, organizacje pozarządowe. Więc wczoraj wieczorem założyliśmy się, że ja, jak już zacznę tą prezentację po tym krótkim wstępie, to ani raz nie użyję słowa misja. A stawka jest wysoka, więc gdybym się zbliżał, to proszę ostrzegnijcie mnie, ostrzeżcie w jakikolwiek sposób. Będę niezmiernie wdzięczny. I to nie jest żart. Dobrze, ja myślę, że jak już wygram, to możemy wrócić do tego wątku. Zostańmy przy tym. Chciałbym was zapytać, kto uważa, i specjalnie tego jeszcze nie definiuje, że jego blog jest dobrym jakościowym blogiem. Podnieście rękę w górę. Okej. Prawie wszyscy, świetnie. Drugie pytanie, do którego wrócę w trakcie tego, o czym będę dzisiaj opowiadał, to czy chcielibyście, żeby wasze blogi były jeszcze lepsze, żeby posiadały lepsze treści, lepszy proces wydawniczy, a więc lepszą dystrybucję, i aby też jakby modele biznesowe, na których te blogi się opierają, jeśli się opierają na jakimś modelu biznesowym, były trwalsze i bezpieczniejsze. Kto by chciał? Okej. Wydaje mi się, że mamy na 100%, a chociaż widzę was pół na pół. Nie po raz pierwszy. Szczęśliwie nie po raz pierwszy. Ja obiecuję, że do tego pytania wrócę. A chcę zacząć od tego, od odpowiedzi na pytanie, dlaczego jestem blogerem. Żeby zostać blogerem w tej formie, w jakiej dzisiaj bloguję, czyli zawodowo, zawodowo w tym sensie, że to jest moje jedyne zajęcie, poza zajęciami domowymi i rodziną, jestem już tylko i wyłącznie blogerem, i żeby to było możliwe, zrezygnowałem z bardzo dobrego, dobrze płatnego etatu w agencji reklamowej, w której też miałem szczeble rozwoju jeszcze przed sobą, mogłem iść dalej. I ta praca, mimo momentów trudnych, wciąż sprawiała mi przyjemność. Mimo to zdecydowałem, że będę prowadził bloga i będę starał się to robić tak, żeby to było moje jedyne zajęcie. Dzięki temu, że prowadzę tego bloga w taki sposób, w jaki go prowadzę, dzisiaj też będę chciał o tym trochę opowiedzieć, co jakiś czas spotykam się z propozycją, żeby bloga zostawić i dołączyć do jakiegoś zespołu redakcyjnego, albo przynajmniej mocno podzielić swoją aktywność z bloga na współpracę z jednym czy drugim konkretnym tytułem. I czasami są to propozycje albo bardzo nobilitujące przez tytuł, który taką propozycję mi składa, albo bardzo atrakcyjny finansowo. A to przecież też ma wartość, zwłaszcza kiedy ma się rodzinę. Odpowiedź jest trochę naiwna, a trochę idealistyczna i mam też dzisiaj trochę poczucie nieadekwatności, bo cały Blog Forum Gdańsk było, mam wrażenie, bardzo konkretne, bardzo twarde, a ja przychodzę trochę ze swoim naiwnym idealizmem. I jestem blogerem dlatego, że zakochałem się w was, czyli w tej społeczności, którą my nazywamy blogosferą. Kiedy zacząłem ją obserwować i do niej dołączyłem, to zobaczyłem, że blogerzy, wbrew temu, co się powszechnie o nas mówi, to są ludzie bardzo ambitni, którzy chcą kierować swoim życiem, którzy potrzebują dużą przestrzeń na własną niezależność, którzy chcą się rozwijać, którzy chcą wymieniać się swoim własnym doświadczeniem. Nie zawsze są gotowi przyjąć doświadczenie z zewnątrz, ale spotykamy się, wymieniamy informacjami, to się dzieje. W końcu jesteśmy środowiskiem, znów wbrew pozorom, bardzo solidarnym. Czasami ta solidarność nas gubi, bo nie jesteśmy w stanie przyjąć głosu z zewnątrz, ale jednak w ogólnym rozrachunku są to bardzo dobre wartości. A koniec końców, zainteresowany światem mediów, bardzo, światem reportażu, wywiadu, i mam tę możliwość, że znam wielu ludzi, którzy się tym zajmują naprawdę dobrze i od lat. I kiedy rozmawiam o tym, w którą stronę media zmierzają i co się z nimi dzieje, to wśród moich przyjaciół, nie tylko dziennikarzy, jakby też ludzi, którzy są wydawcami, jakby zajmują się całym tym procesem medialnym, widzę niestety, ale bardzo słabnącą nadzieję na to, że może być lepiej. A kiedy rozmawiam właśnie z Kubą Górnickim, z Arleną, z tymi ludźmi, którzy w blogosferze są mi bliżsi, to ja widzę, że my tej nadziei nie tracimy, że w nas jest taki
trochę straszczęcy romantyzm, że ten świat mediów można jeszcze uratować. I nie chcę stawiać granicy, mówiąc, że my jesteśmy lepsi. To jest tylko opowieść o moim osobistym doświadczeniu, o tym, z czym się spotkałem, więc na pewno jest to tylko wąski fragment rzeczywistości. Chciałbym, żebyście też tak to odczytali. A skoro powiedziałem, że mamy kryzys w mediach, no w poprzednim panelu padła taka informacja, że zaufanie do mediów i do dziennikarzy spada, a i kiedy się obserwuje rynek medialny, wydawałoby się, że właśnie tak jest. Tymczasem badania pokazują, że jest odwrotnie. A zaufanie do mediów w Polsce jest niskie, bo to tylko 42%, ale tendencja jest wzrostowa. Zaufanie do mediów online, a więc również do tego świata, w którym my funkcjonujemy, jest wyższe niż do mediów tradycyjnych. Ale chcę podkreślić bardzo ważną rzecz, że to nie jest tak, że jesteśmy lepsi albo że to są liczby, które mogą nas dzielić. Zaufanie, którym obdarzają nas nasi odbiorcy, jest zbiorem wspólnym. I myślę, że jak rozmawiamy, ja podczas tej prezentacji pozwolę sobie na kilka komentarzy o tym, czy dziennikarze, czy blogerzy, co nas różni albo co nas może połączyć, to zaufanie, którym obdarzają nas nasi odbiorcy, jest czymś, co nas absolutnie łączy i myślę, że jest czymś, o co warto wspólnie powalczyć. Co sprawiło, że my, blogerzy, jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, czyli właśnie, że ludzie nam ufają, a badanie Polskiego Stowarzyszenia Blogerów i Vlogerów, które pojawiło się w zeszłym roku albo w tym roku, pokazało, że to zaufanie jest. Ono dotyczy różnych obszarów. My wciąż akcentujemy, bo na takim etapie jesteśmy, jakby to zaufanie dotyczące decyzji zakupowych, ale ono jest. Kiedy zapytałem o to różnych swoich znajomych, którzy mają związek z blogosferą, a byli to marketerzy, byli to pracownicy agencji reklamowych, byli to dziennikarze, którzy są trochę bliżej naszego świata, byli to w końcu pracownicy organizacji charytatywnych, to spośród wielu różnych odpowiedzi zawsze wyłaniały się te trzy rzeczy, które widzicie za mną, czyli wiarygodność, unikalność i kreatywność. I kiedy ja patrzę na różne blogi, a chcę włożyć nawet jeszcze jedno uzupełnienie. Ja wiem, że ja ciągle, pokazując się na takich scenach jak ta, mówiłem o ciężkim blogowaniu, o zajmowaniu się tematami politycznymi, społecznymi, trudnymi. Mówiłem o tym, że aspiruję do bycia blogowym tygodnikiem opinii i że też trochę się nie rozumieliśmy, ale chcę powiedzieć, że ta wiarygodność i ta unikalność i ta kreatywność dotyczy każdego segmentu blogowania. Czyli są to te blogi o treściach ciężkich, są to blogi parentingowe, blogi o modzie, blogi o gotowaniu. Tam wszędzie te cechy, te wartości można odnaleźć. I podam jeden konkretny przykład. Wczoraj wieczorem miałem możliwość porozmawiania z Marysią Górecką z bloga mamygadżety.pl o jej blogu. I to jest jeden z nielicznych blogów. Ja generalnie nie zastanawiam się nad decyzjami zakupowymi. Jestem bardzo podatny na jakąkolwiek sugestię, wszystko jestem gotów kupić. Ale jest jeden wyjątek, w którym zastanawiam się nad tym, co chcę kupić, że to ma wartość. I to są rzeczy, które mają służyć mojemu dziecku. I blog Marysi Góreckiej wpływa na moje decyzje zakupowe dotyczące tego, czego będzie używało moje dziecko, co będzie jadło. Dotyczy jakby, tam jest wiele różnych rzeczy. I wczoraj przyszła mi taka myśl. Czy jest w ogóle większy stopień zaufania niż zaufanie w kontekście własnego dziecka? Myślę, że jeśli ktoś obdarza blogera takim zaufaniem, to jest to jeden z najwyższych możliwych komplementów, a przecież to ja nie jestem wyjątkiem. Mamy takich odbiorców. Natomiast mówiąc o tym, chcę powiedzieć o zagrożeniach, bo mam wrażenie, że z blogosferą jest trochę tak, że my dochodzimy do pewnego szklanego sufitu w naszym rozwoju, a potem z jakiegoś powodu, nie potrafię powiedzieć z jakiego, a cofamy się o rok albo dwa, wracamy do tych samych dyskusji, znowu się kłócimy o to, czy można zarabiać, czy nie, czy już zastąpiliśmy dziennikarzy, czy nie. Następuje reset. Nie możemy masowo, bo oczywiście jednostki są, iść o krok dalej, o krok dalej. Tym się też różnimy, jak przysłuchiwałem się panelowi Jacka, od branży startupowej, że oni się bardzo rozwijają cały czas. U nas ten rozwój jest nieco wolniejszy. I pewnie odpowiedzi na pytanie... Zepsułem? Nie. Odpowiedzi na to pytanie, dlaczego tak jest i dlaczego opinia o nas jest taka zła. Bo mimo tych wartości, o których powiedziałem, które są zbadane, które są, za Karolem powiem, prawdą,
to wciąż jest tak, że jak mówi się bloger, to myśli się amator. Ja realizuję projekt Halo Człowiek, będę o nim dzisiaj mówił. Do tej pory ukazały się dwa wywiady, ukaże się trzeci. To była Anna Dymna, Ewa Błaszczyk, będzie Marcin Meller, zresztą rozmowa o mediach. I nie czuję się upoważniony do powiedzenia, która z tych osób tak powiedziała. Wymieniam to nazwiska, żeby pokazać skalę. Gdy próbowałem jedną z tych osób pozyskać, żeby z nią porozmawiać, a te wywiady są pogłębione, więc ja potrzebuję, żeby taki człowiek poświęcił mi 2, 3, 4 godziny na rozmowę, później godzinę na uzupełnienie, kiedy już zajmuję się redakcją materiału, 2, 3 godziny na sesję zdjęciową i wideo, czyli w praktyce to jest dzień albo dwa wyjętych z życia tych bardzo zajętych ludzi, którzy zajmują się bardzo ważnymi sprawami, to usłyszałem w pierwszej rozmowie telefonicznej: panie Konradzie, ja się chętnie z panem spotkam, ale pan jest blogerem, to dlaczego pan nie potrzebuje na 4 godziny? Pan zmarnuje mój czas, bo przecież ten wywiad pokaże się między tekstem 5 sposobów na, a reklamą, nie pamiętam, a nie chcę skłamać, ale to było albo proszek do prania, albo pościel. A więc osoba, z którą rozmawiałem, miała świadomość, czym blogosfera jest, jak wygląda i jakie treści się pojawiają, ale w jej świadomości blogosfera równała się z tym, co w blogosferze może nie najgorsze, nie chcę użyć takiego określenia, ale co nie jest warte, żeby poświęcić temu tyle czasu. Więc mamy złą opinię. Na tym poprzednim panelu pojawił się przykład tego człowieka, który opisał, że autobus, w którym jechał, został zniszczony przez migrantów, co okazało się nieprawdą. I znowu pojawiła się informacja, że to bloger, mimo że on nie miał bloga, bo bloger kojarzy się amator, ktoś, co coś zepsuł, co powiedział nieprawdę, nie zweryfikował, etc. Czasami tak jest, że popełniamy błędy, ale przecież błędy popełniają wszyscy. I jak się zastanawiam, dlaczego tak jest, skąd ten dysonans między tym, jacy jesteśmy albo potrafimy być, a tym, jak odbierają nas inni ludzie, to doszedłem do wniosku, że tych powodów jest bardzo dużo, ale są dwa kluczowe. Dwa kluczowe dlatego, że one wciąż nam bardzo zagrażają. I krótko je omówię. Zdecydowałem się omówić też dlaczego, bo mam wrażenie, że blogosfera cierpi na problem braku wewnętrznej krytyki. Do tej pory żyliśmy w przekonaniu, że nie wolno nas krytykować, nie możemy nawzajem dyskutować, bo to szkodzi środowisku. I do pewnego etapu to pewnie było potrzebne, ale myślę, że już dzisiaj musimy zacząć taką wewnętrzną, życzliwą i odważną dyskusję o tym, co jest dobre, a co jest złe, bez antagonizmów, tylko po to, żeby iść właśnie o krok dalej, żeby rozbić ten szklany sufit. I jednym z takich powodów, który ja widzę, cofnę celowo slajd, to bardzo prozaicznie, to źle realizowane kampanie reklamowe i zła współpraca z markami. W ostatnich 2 miesiącach natknąłem się na 3 takie kampanie. I choć bardzo mnie kusiło, to postanowiłem nie pokazywać palcami, właśnie dlatego, że jeśli krytyka ma być życzliwa, to nie powinna ranić i dotykać, a tylko pokazywać, co jest do poprawienia. I to były kampanie, które opierały się na powieleniu niemal identycznej, lekko zmodyfikowanej informacji prasowej o produkcie. A do tego stopnia teksty, które pojawiły się na waszych blogach, były podobne, że cechy produktu na wszystkich tych blogach były wymienione w tej samej kolejności i można było tam znaleźć te same zwroty. I można by sobie zadać pytanie, co z tego? Ano to z tego, że jeśli jesteśmy w dobrym miejscu, w którym jesteśmy, dzięki temu, że jesteśmy wiarygodni, unikalni i kreatywni, a pozwalamy sobie na taką akcję, którą widać, którą widzą nasi czytelnicy, to tracimy wiarygodność, bo wtedy czytelnik zastanawia się, ja się zastanawiam, czy naprawdę opis tego doświadczenia, z używania tego przedmiotu, to jest rzeczywiste i prawdziwe doświadczenie autora tego bloga, czy to jest kontrakt. I ja nie mam problemu z tym, że jest kontrakt. Mam problem z tym, że bloger nie mówi tego, co sam myśli, co sam doświadczył, tylko to, co zostało mu włożone w tym kontrakcie w usta. Tracimy wiarygodność, tracimy unikalność, no bo jeśli na 9 blogach jest dokładnie to samo, no to nie ma unikalności i nie ma też kreatywności, czyli tego, co wyróżnia nas spośród innych mediów, które budują zasięg, a my budujemy relacje. W rezultacie mamy strzelenie sobie, jeśli jeszcze nie w głowę, to już w kolano, bo tracimy to, co sprawia, że jesteśmy, kim jesteśmy. A drugi powód, dla którego nasza opinia jest kiepska, i to będzie górnolotne, uderzę w wysokie C, to brak pokory. Ale brak pokory nierozumiany w taki zły sposób, że
nie chcemy się od nikogo uczyć, że nie słuchamy, bo słuchamy, uczymy się. Tylko był taki okres w blogosferze, którego echo jest do dzisiaj widoczne pod tytułem Hej przygodo, świat jest nasz. I ja pamiętam dokument Blogersi, w którym wybrzmiał bardzo ten konflikt, o którym my dzisiaj mówimy, konflikt blogerzy versus dziennikarze. I wiecie, tam już było widać taką energię w nas, że my zdobędziemy świat, że świat zdobyliśmy. I bardzo często zaczęliśmy przez pryzmat tego, że już świat jest nasz, że złapaliśmy Pana Boga za plecy komunikować się z innymi. I nie chcę, żeby to zabrzmiało jak oskarżenie, choć trochę tak jest. Myślę, że warto się wycofać z tej narracji, że świat jest nas, a zacząć myśleć o tym, że jesteśmy częścią świata. Ważną, bo mamy zaufanie innych ludzi, ale jednak częścią. To jest slajd, który postanowiłem dołożyć wczoraj po pierwszym panelu, w którym też zabrałem głos. I utwierdziłem się, że słusznie jakby postanowiłem dołożyć ten niepasujący do końca do prezentacji obrazek. Na tym zdjęciu jest Arlena Witt, blogerka i już blogerka. Jest Piotr Andrusieczko. Piotr jest reporterem Gazety Wyborczej, Polskiego Radia, pracuje też dla telewizji i nie przesadzę mówiąc, że jako reporter naraża swoje życie w Ukrainie po to, żeby rzetelnie wykonywać swoją pracę i przekazywać nam informacje. I to zdjęcie jest z wachlarza, z konferencji, na której ja też mogłem uczestniczyć. I znając pracę Piotra, dlatego że to jest świat moich zainteresowań, znów nie twierdzę, że każdy musi mieć takie zainteresowania, to kompletnie nie o to chodzi. Podszedłem do Piotra. Piotr zdobył też w zeszłym roku nagrodę Grand Press, jest dziennikarzem roku. Środowisko potwierdziło jego kompetencje i zasługi dla zawodu. Zapytałem Piotra, czy w związku z tym, że reportaż i wywiad to są te gatunki, których ja bym się chciał uczyć, czy mogę mu podesłać jakiś materiał do oceny i czy on będzie gotów poświęcić swój czas i pomóc mi się rozwijać. I Piotr w bezwarunkowym, natychmiastowym odruchu powiedział, że to będzie dla niego zaszczyt, zaprosił mnie do swoich znajomych na Facebooku. Mamy do dzisiaj kontakt, wiem, że obserwuje moje aktywności, bo czasami w social mediach daje o tym znać jakimś, lubię to, albo komentarzem, co jest niezwykle cenne. I znowu zabrzmę górnolotnie, ale mam takie poczucie, że moja pokora, czyli chęć uczenia się od Piotra, spotkała się z jego naturalną życzliwością. Ale to nie jest tak, że my musimy być tylko i wyłącznie pokorni wobec świata starych mediów. Bo wiemy, jaki on jest. Jest różny. To też wybrzmiało na tym panelu wcześniej. Kilka godzin później, podczas tej samej imprezy, ale już na afterparty, Piotr podszedł do Arleny i powiedział, że od Kuby z kolei usłyszał, że jest coś takiego jak Snapchat i Periscope. Wcześniej Arlena miała o tym prezentację i że to narzędzia może wykorzystać w swojej pracy, ale nie wie jak. I czy możesz mi o tym opowiedzieć? Ta rozmowa trwała 40 minut, obserwowałem z boku, z lekką zazdrością, że nie na mnie padło. I to zdjęcie oddaje, myślę, to, od czego powinniśmy wyjść w tej rozmowie z naszymi starszymi kolegami. Nie od tego, czym się różnimy, albo kto jest gorszy, albo kto jest lepszy, albo komu na czym zależy, bo tu zawsze będzie konflikt. Choćbyśmy nie wiem, co zrobili, zawsze będzie versus. Ja myślę, że pytanie, od którego musimy zacząć, a wszystko przyjdzie później, to pytanie, co możemy sobie wzajemnie dać. Wzajemnie, żeby ta relacja była partnerska. I moim marzeniem jest, żebyśmy to pytanie zaczęli sobie zadawać, ale staram się łączyć te dwa światy, a to też wierzę, że to jest możliwe. Zresztą Blog Forum nam pokazało, że to jest możliwe, bo ten wczorajszy panel, który był erupcją emocji po obu stronach, nie oszukujmy się, było trudno. Skończył się tym, że panowie, którzy uczestniczyli w tym panelu, pojawili się przecież na afterparty, rozmawiali z nami, byli z nami, postanowili nas poznać. W Forbesie za jakiś czas odbędzie się debata, do której zostałem zaproszony i ja, i Jakub Górnicki, w związku z tym, że się zabraliśmy tutaj głos i usiądziemy do jednego stołu. I mam wrażenie, że coś pękło i że być może, to było strasznie naiwne, ale być może zacznie się nowy rozdział, z którego będziemy mogli w końcu skorzystać. Bardzo bym chciał. A wracając do jakości, o której miałem powiedzieć, to powiedziałem o rzeczach złych. Kolejna rzecz, która wydaje mi się zagraża nam jako środowisku, to jest to, że
nie planujemy, nie wiemy, gdzie będziemy za 5 lat, nie zadajemy sobie takiego ważnego pytania. I to jest też pytanie, które łączy wielu blogerów, którzy zabierają głos na takich wydarzeniach jak to. Michał Szafrański rok temu powiedział z tej sceny, że brak planu to planowanie porażki. I teraz ten model, który dominuje wciąż i wciąż, to próba tworzenia dobrych treści po to, żeby zwiększyć zasięg i zaangażowanie do tego stopnia, aby on był atrakcyjny dla reklamodawców, a kiedy reklamodawcy do nas przychodzą, to realizujemy z nimi kampanie komercyjne, które są raz lepiej przeprowadzone, raz, jak wspomniałem, gorzej, ale pozyskane środki możemy inwestować na przykład we własny rozwój, co jest doskonałe. Natomiast trzeba być naprawdę naiwnym, żeby wiedzieć, że ten trend, a to jest trend, będzie trwał. Nie wiemy, co się wydarzy za rok, dwa, trzy, pięć. Od tych blogerów, którzy funkcjonują w ten sposób, ja wybrałem inny model, będę o nim opowiadał, a wiem, że tych ofert jest coraz mniej. Czy to się zmieni, czy nie, trudno powiedzieć, ale myślę, że jeśli chcemy blogować na poważnie, a o tym jest moja prezentacja, to warto zadać sobie to pytanie, gdzie będę za 5 lat, spróbować to trochę przewidzieć i trochę się zabezpieczyć przed tym, że to, co jest teraz, nagle się skończy, a skończyć się może. I przecież poza tym najbardziej popularnym modelem są już inne i szlaki zostały przedarte. Jest Joasia Glogaza, doskonały blog, tam jest i afiliacja, i własny produkt, i wydana książka, jest Monika Kamińska, znów własny produkt, jest Hafija, która prowadzi fundację, oprócz tego wydaje kwartalnik, a więc jest coś, co jest poza blogiem, co jest dużo trwalsze. A jest Kaudyna, która zaraz będzie miała swoje produkty. Zwróćcie uwagę, że celowo nie pokazuję blogów takich jak mój, które są ciężkie gatunkowo. Chcę pokazać, że ta prezentacja jest skierowana naprawdę do wszystkich, a nie tylko do tych, którzy chcą zostać kolejnym Wojtkiem Tochmanem, tym razem w blogosferze. I blogerzy, którzy teraz pojawili się na tablicy, to są blogerzy, którzy realizują model mi najbliższy, wydający się, moim bardzo subiektywnym zdaniem, niezwykle cenny, bo pozwala wygenerować treść wysokiej jakości, a to blogerzy, którzy realizują swoje projekty. Ja myślę, że Michała Szafrańskiego, jego kursów i innych produktów nie trzeba przedstawiać. Podróżnicy przy wsparciu marki PZU, Ania i Jakub, realizują teraz świetny projekt Życie innych, gdzie rozmawiają z ludźmi z GoPro i z Topru i pokazują portrety tych osób. Natalia Hatalska realizuje trendbooki, ale projekt, który jakościowo jest totalny, a to on-off, myślę, że wszyscy go znają. Jest Ilona, która lata po całym świecie. I teraz, jeśli szlaki zostały przetarte, to dlaczego to wciąż są nieliczni, a liczni za nimi nie podążają? I próbowałem znaleźć odpowiedź na to pytanie, rozmawiając z wami, pytając kilka osób prowadzących różne blogi. I odpowiedzi jest tak dużo, że nie potrafię ubrać jej w jedną mądrą sentencję. I czasami jest tak, że ktoś po prostu nie chce. Czasami jest tak, że ktoś mówi, dobra, nawet jak ten pociąg zaraz się zatrzyma, to jeszcze w nim jadę i w porządku. Są w końcu ludzie, którzy w ogóle nie są zainteresowani profesjonalizacją swojego bloga, przekraczaniem pewnych granic i to też jest w porządku. I trudno to wartościować. Ale spotkałem się też z pewną grupą ludzi, która chce, ma możliwości, aspiracje, a mimo to nie przekracza pewnego progu. Więcej, jakby popada z frustracji z tego powodu, że ten blog i bloger osobiście się rozwija bardzo powoli. I tu też padały różne odpowiedzi, dlaczego, więc nie mogąc znaleźć odpowiedzi, dlaczego tak będzie, mogę się podzielić tylko i wyłącznie własnym doświadczeniem. A więc dlaczego ja zacząłem realizować swoje projekty, te długoterminowe, dopiero teraz, a nie wcześniej. Możliwości pojawiały się już wcześniej. Więcej, różne marki przychodziły do mnie z propozycją, Konrad, przyjdź z czymś do nas. Również na poprzednim Blog Forum Gdańsk to się działo. Ja już chciałem to zrobić, ale cały czas było we mnie taki głos, nie teraz, nie jesteś gotów, bez sensu. Projekt, który teraz realizuję, projekt Halo Człowiek, to jest projekt, którym ja się dzieliłem z niektórymi z was na poprzednim Blog Forum Gdańsk. On był gotowy, w formie był zamknięty. Ja się bałem. Bałem się tego, że nie dam sobie z tym rady, że nie udźwignę tej organizacji, że mimo doświadczeń życiowych różnych, z różnych prac, które wykonywałem, nie będę w stanie tego zrobić. I trafiłem na model Krugera-Dunninga, który mówi, że strach
jest naturalnym elementem rozwoju. Im więcej się dowiadujemy i im więcej wiemy o jakiejś dziedzinie, tym mniejszą pewność siebie posiadamy. Na początku, kiedy nic nie wiemy i nic nie umiemy, to wydaje nam się, że możemy zrobić wszystko. Potem zaczynamy próbować, popełniamy błędy, dostajemy wiedzę, zbieramy informacje i okazuje się, że ta pewność siebie spada i tu wydaje nam się, że nic z tego, a z czasem ona rośnie. Już nigdy nie jest stuprocentowa, ale jest na tyle wysoka, ta pewność siebie, poczucie sprawczości, że możemy zacząć działać dalej. I jest tylko jeden sposób na to, żeby przestać się bać i żeby wrócić do tego poziomu, że trzeba się uczyć dalej. A moje doświadczenie jest takie, że uczyć można się przede wszystkim przez praktykę, czyli trzeba zacząć robić pewne rzeczy mimo strachu. Ale to pięknie brzmi i strach może być też paraliżujący. Ja się długo zastanawiałem, czy podzielić się tą historią, ale stwierdziłem, że jeśli mówię o czymś swoim i osobistym, po to, żeby ktoś się mógł z tym zidentyfikować, to muszę być uczciwy. I jak mówię o tym, że strach może sparaliżować, to chcę powiedzieć, że o tym, co ja robię dzisiaj, czyli o próbie, podkreślam słowo próba, rzetelnego, dobrego dziennikarstwa, dobrych gatunków dziennikarskich, marzyłem mając lat 14. I mając lat 14 zapukałem do drzwi lokalnego miesięcznika. Byłem wtedy w tym punkcie. Powiedziałem, mam na imię Konrad i dajcie mi pracę. I byłem pewien, że nie odmówią, a oni nie odmówili. Jak patrzę na to zdjęcie dzisiaj, to myślę, że czynnik litości grał tam znaczącą rolę. Ale wtedy jakby inaczej myślałem o sobie. I zacząłem funkcjonować w tym świecie. Czyli robiłem w lokalnym, powiatowym miesięczniku, ale dziennikarską robotę. Na przykład rozmawiałem z sołtysem miejscowości Gruszki i pisałem, że w miejscowości Gruszki w poprzednim roku Rada Sołecka wywalczyła z Urzędem Gminy Kłaj postawienie budki telefonicznej w centrum miejscowości. To było niesamowicie ważne dla mnie, a dla tego człowieka to już w ogóle. On 5 razy poprawiał to zdjęcie. I dość sprawnie rozwijałem się w tym, co robię. A później mogłem publikować gościnnie też tego typu relacje w Dzienniku Polskim. A później w moim życiu wydarzyło się kilka dramatów, a dzielenie się doświadczeniem to też nie może być ekshibicjonizm, więc nie chcę wchodzić w szczegóły. Natomiast mniej więcej pod koniec szkoły średniej, kiedy miałem decydować, czy chcę studiować dziennikarstwo albo politologię, te zawody wydawały mi się najbliższe realizacji mojego marzenia. Albo wybrać coś, co jest mi bliskie z różnych innych przyczyn, to ja wtedy zdecydowałem się na studia teologiczne i zrobiłem to, dzisiaj mówię to z zupełną odpowiedzialnością, a trochę z żalem, ze strachu. I bardzo dużo decyzji w swoim życiu w tamtym okresie podjąłem, bo się bałem i strach mną kierował, że sobie gdzieś nie poradzę, gdzieś ktoś mnie źle oceni, bo być może jak będę z tych studiów chciał zrezygnować po 2, 3, 4 miesiącach, to ocenią mnie moi rówieśnicy albo moi rodzice, mnóstwo wątków. Ale strach był tym czynnikiem, który w tamtym okresie nie pozwolił mi realizować marzeń i zatrzymał mnie na bardzo długi czas, bo po kilku latach dopiero zdecydowałem się założyć bloga. Trochę do dzisiaj tego nie rozumiem, jak to się stało, ale stało się, że dostałem nagrodę bloga roku w kategorii polityka, publicystyka i społeczeństwo między innymi. Docenił mnie Jarosław Kuźniar, z którym można się zgadzać albo nie, ale pracuję w dużej stacji telewizyjnej, wykonuję tą pracę, jest kimś, kto ma duże doświadczenie. Więc jakby nagle się stało w moim życiu coś takiego, że ta blokada strachu została na chwilę przerwana. Ja odżyło we mnie to marzenie, żeby zająć się mediami na poważnie. Ale to jest moje marzenie. Każdy może mieć inne. Być może ktoś chce robić świetne DIY albo pokazywać fantastyczną kuchnię, albo mówić innym ludziom, jak powinni żyć, a to ja akurat. Mnóstwo jest tych tematów, którymi się zajmujecie, prawda? Żeby robić to na poważnie, żeby to mogło być coś źródłem utrzymania, bo to jest ważne, to potrzebna jest tak naprawdę jedna rzecz, czyli robienie tego jakościowo, robienie tego w sposób maksymalnie możliwie dobry. Bo jakość, niezależnie od zmian i trendów, i moje doświadczenie dzisiaj to już potwierdza, zawsze się obroni. I na swoje własne potrzeby, a mam mówić dzisiaj o jakby praktycznie o jakości, uknąłem taką definicję, że dobra treść na blogu, treść wysokiej jakości, to jest taka, która odpowiada na dobrą potrzebę, czyli nie szkodzi. A może być tak, że ktoś chce popełnić samobójstwo,
przykład z grubej rury i na naszym blogu pojawi się informacja, jak to zrobić. No, czy to jest dobra treść? Moim zdaniem nie, bo ona szkodzi odbiorcy. Jeśli mamy blog o diecie, zdrowej diecie, ale tam są treści, które szkodzą organizmowi, no to znowu to nie jest dobry artykuł. Ta dobra potrzeba może być indywidualna i to są wszystkie poradniki, recenzje, instrukcje. Może być społeczna, a wtedy, kiedy to jest na przykład reportaż interwencyjny albo felieton w jakiejś ważnej sprawie, komentarz w jakiejś ważnej sprawie. Czasami te elementy się łączą. Kolejny fragment tej definicji mówi o tym, że nasz materiał, czy to jest film, czy to są zdjęcia, czy to jest treść właśnie pisana, została przygotowana zgodnie ze sztuką. Czyli, że u podstaw leży jakiś warsztat, dobry język, jakaś etyka pracy, weryfikowanie informacji. To jest kolejny element, a więc dobra potrzeba, zgodnie ze sztuką i na samym końcu ta treść musi zostać sprzedana, opakowana w dobrą, przystępną formę. Mówił o tym na panelu Paweł Opydo wczoraj. Strasznie długie, nie? Kompletnie niepraktyczne. A w związku z tym, że ja bardzo wolno myślę i jak mam coś dłuższego, to często dzieje się tak, że zanim skończę czytać, to zapominam, co było na początku, musiałem sobie to streścić do bardzo banalnej myśli, a mianowicie, czy dobrze robię dobre rzeczy? I na stan dzisiejszy wydaje mi się, że to jest wystarczające pytanie, które określa, czy to jest jakościowe, czy nie. Po pierwsze, czy moje dzieło, moja praca to jest rzecz dobra, czy służy czemuś, no i czy została dobrze zrobiona. Projekt Halo Człowiek, o którym chcę opowiedzieć, którym chcę się dzisiaj pochwalić, bo wydaje mi się, że to jest ważny krok w robieniu dobrego dziennikarstwa na moim blogu, czyli realizacji mojego marzenia. To projekt, nieważne, zobaczcie sami zapowiedź tego, co w internecie pojawi się za kilka dni. Jego pokolenie oskarżyłem o to, że zepsuli media, że zysk wygrał z misją. Niezwykle ciekawa rozmowa o tym, że jest źle i o tym, jak być może. Marcin Mele. Dla jednych uosobienie zgniłego salonu, dla innych ostatni bastion zdrowego rozsądku. To jest oczywiście tylko zapowiedź. Nie ma daty, bo materiał jeszcze jest w autoryzacji. Nie wiedziałem, rozmawiając z Marcinem Mellerem o mediach, że Blog Forum Gdańsk będzie miało taki kształt, jak miało. To jest kompletny przypadek, że te tematy się zbiegły. Ale jestem dzisiaj w takim miejscu, w którym mogę powiedzieć, że to marzenie, kiedy miałem lat 12-13, mogę realizować. Doszedłem do tego dlatego, że postawiłem na wysoką jakość, że nie chciałem zadowalać się tym pociągiem, który za chwilę się może zatrzymać. I to jest naprawdę wielki zaszczyt i wielka przyjemność móc dobrze robić dobre rzeczy, spotykać takich ludzi i móc się rozwijać. Ale obiecałem w zapowiedzi tej prezentacji, że będzie praktycznie i nie sposób jest mi dzisiaj powiedzieć, jak taki projekt zrobić od A do Z. Jak go wymyśleć, jak zdobyć partnera, jak zebrać ludzi, którzy mogą nam pomóc. Natomiast obiecuję, że kiedy za tydzień, może za dwa na moim blogu pojawi się relacja z BFG, to tam pojawi się też kompletny poradnik, trochę case study, zapis moich doświadczeń, które będą do waszego użytku, czyli jak taki projekt zrobić, jak go zrealizować. A dzisiaj chciałbym się skupić tylko na kilku elementach, żeby jednak trochę mięsa wam zostawić i praktyki i powiedzieć o tym, co jest najważniejsze. Najważniejsze dla mnie w tym projekcie, który realizuję i w kolejnych, które będę realizował, już są planowane, to, żeby zbudować odpowiedni zespół. I kiedy słyszę, że bloger jest sam, jest sterem i okrętem, to myślę sobie też, że to jest droga donikąd, że musimy mieć wokół ludzi, którzy będą uzupełniać nasze kompetencje. I w dobieraniu zespołu ustaliłem, że będę bezkompromisowy, że tak naprawdę stawka, którą ludzie będą oczekiwać za jakość swojej pracy, to nie będzie coś, co będzie mnie blokować, dołożę wszelkich starań, żeby znaleźć partnera, który będzie mógł tą potrzebę finansową zrealizować. Starałem się też znaleźć ludzi, którzy są lepsi i mądrzejsi ode mnie w tych dziedzinach, w których ja się nie znam. Ja się znam na robieniu dobrego wywiadu, próbuję to robić, ale nie mam pojęcia, jak zrobić takie wideo, nie mam pojęcia, jak zorganizować plan zdjęciowy. Widziałem, jak to się robi, uczestnicząc w pracach agencji reklamowych. Nie umiem robić dobrych zdjęć. Mógłbym się tego uczyć, ale nie chcę tracić czasu i
energii. Dlatego trzeba znaleźć odpowiedniego partnera. Ale uwaga, partner to nie bankomat, to nie dojna krowa. I znowu ja się w blogosferze spotykam czasami z takim myśleniem, że potrzebujemy znaleźć partnera biznesowego po to, żeby go wydoić. Moim partnerem do tego konkretnego projektu jest marka Orange. I ja mam poczucie, że to jest rzeczywiste partnerstwo. Ludzie, którzy tam pracują, udostępniają mi swoje kompetencje, służą pomocą, nie wchodzą w moją kompetencję, w moją pracę. Darzymy się olbrzymim szacunkiem, ale jest też tak, że jak coś idzie nie tak, jak powinno, kiedy ja popełniam jakiś błąd, to mogę zadzwonić, powiedzieć, nie jestem w stanie dotrzymać terminu, wydarzyło się to i to, pani Ania Dymna wyjechała na wakacje i jest w lesie, gdzie nie ma zasięgu, no i nie skontaktujemy się z nią przez najbliższe 2 tygodnie. I ja oczywiście umieram ze strachu, że ktoś po drugiej stronie powie mi, no to rezygnujemy, nie robimy, nie da się. Ale partnerstwo zakłada też wiarę w dobre intencje i w to, że my sobie ufamy, że jeśli ja mówię, że no nie da się, to znaczy, że stoi za tym nie moje lenistwo, tylko jakaś rzecz, która rzeczywiście się wydarzyła. To zaufanie też obniża poziom strachu i to jest niezwykle cenne. No i w końcu założenie, że treść jest bardzo ważna, ale też wymaga odpowiedniego procesu wydawniczego, że produkt trzeba stworzyć, ale trzeba go też odpowiednio dystrybuować, no bo robimy to dla kogoś i do kogoś to musi dotrzeć. I tutaj multidyscyplinarność blogera jest niezwykle ważna, ale przecież my to potrafimy, bo robimy to na co dzień, nie tylko tworzymy treści. I mówiąc o warsztacie, podzielę się tym, czego przez ostatnie 2 lata nauczyłem się w zakresie konkretnie robienia wywiadów, a zanim ten projekt zacząłem realizować w praktyce, to chciałem się sprawdzić, dzięki temu, że od czasu do czasu mam możliwość opublikowania czegoś dla Onetu, no to te wywiady przeprowadzałem tam. Nie powiem tego, co chciałem teraz powiedzieć. Wiecie, ja szukam sobie mistrzów, szukam ludzi, którzy potrafią robić to lepiej ode mnie, żeby się od nich tego nauczyć. Zawsze mi się to sprawdza. Zawsze jak mam jakąś dziedzinę, która mnie interesuje, to znajdę już człowieka, który to zrobił przede mną. I w przypadku dobrego dziennikarstwa to oczywiście jest Ryszard Kapuściński. Ryszard Kapuściński powiedział, że na jedną stronę tekstu, który chcemy napisać, powinniśmy przeczytać 100 innych. Więc ja zacząłem obsesyjnie czytać wywiady. Wszędzie. Duży format, Wyborcza, Newsweek, wywiady wydane w formie książek, wywiady Rzeki. Zacząłem rozmawiać z ludźmi, którzy te wywiady przeprowadzają. Zacząłem się tego po prostu uczyć, a po drodze w Onecie publikowałem wywiady, które przeprowadzałem, które były dla mnie budowaniem swojego warsztatu. W ten sposób zrealizowałem wywiad z Krzysiem Kotkowiczem, o którym Krzysiek wczoraj wspominał, z Natalią Hatalską o jej projekcie, w którym się zakochałem. W końcu z Robertem Rientem, z byłym świadkiem Jehowy, który zaufał mi na tyle, że postanowił dać mi prawo pierwszeństwa do wywiadu po publikacji swojej pierwszej, dość głośnej książki Świadek. Zresztą kolejny przykład na to, że blogerzy są źle odbierani, bo pojawił się pomysł, żeby ten wywiad z Robertem zgłosić do prestiżowego konkursu dziennikarskiego imienia Teresy Torańskiej. Ja oczywiście to przyjąłem, niespecjalnie wierzę, że to jest ten etap, zobaczymy, co się wydarzy, jak będzie nominacja, to ja już to uznam za swój duży sukces, ale zmierzam do tego, że kiedy trzeba było wypełnić zgłoszenie, to moi znajomi prosili mnie: Konrad, tylko nie wpisuj, że jesteś blogerem, bo nikt nie potraktuje cię poważnie. Ja jestem blogerem, więc napisałem, że jestem autorem bloga haloziemia.pl. Zobaczymy, co się wydarzy. Mam nadzieję, że treść się obroni, jeśli rzeczywiście jest dobra. Wywiad. Jak patrzę na wywiady, które są publikowane na blogach, i wiem, że to nie jest zła wola, to jest po prostu brak doświadczenia, my się ciągle uczymy. Stare media, też jakby my o tym zapominamy, mają lat kilkanaście, kilkadziesiąt, przepraszam, a może już kilkaset, a nasza blogosfera funkcjonuje lat 7, 8, 10, więc też miejmy trochę wyrozumiałości dla siebie, tak myślę. To te wywiady wyglądają jak lista pytań przygotowanych w 15-20 minut rozważania o tym, o co chcę zapytać. Ktoś na nie odpowiada i na tym to się kończy. Tymczasem dzisiaj wiem, a być może to jest też dla was oczywiste, że 60% dobrego wywiadu to jest dobre przygotowanie. Dobre przygotowanie to jest też okazanie szacunku swojemu rozmówcy. Kiedy spotykam się z Anną Dymną, ona rzeczywiście zdecydowała się poświęcić mi w sumie około 8 godzin, cały dzień, a w tym czasie mogła albo pracować ze swoimi studentami, albo ze swoimi podopiecznymi w fundacji, albo po prostu odpocząć, co dla takiego człowieka jest niezwykle ważne i potrzebne,
to chcę być do tego wywiadu przygotowany. Przygotowanie pozwala też zbudować relacje. A jeśli zbuduje się z rozmówcą relacje, to można usłyszeć od niego rzeczy, o których nikt wcześniej nie usłyszał. A więc możemy swojemu czytelnikowi dać taką wartość, której nie dał mu nikt inny. Potem najczęściej to wylatuje w autoryzacji, no ale taki urok też tego gatunku. W końcu, kiedy mamy naprawdę dobre przygotowanie, to możemy przeprowadzić ciekawą rozmowę już na żywo. A kiedy jeszcze mówię o tym przygotowaniu, no to w praktyce, żeby tym się podzielić. Ja zawsze zaczynam od czytania wszystkich dostępnych wywiadów z tą osobą, które zostały przeprowadzone wcześniej. Jeśli jest biografia, to oczywiście ją czytam. Jeśli są wypowiedzi, artykuły publiczne tej osoby, to się z nimi zaznajamiam. Przygotowuję sobie listę wstępnych pytań, wątpliwości, rzeczy, które nie rozumiem. A potem sięgam po telefon i umawiam się z ludźmi, którzy tą osobę znają. Znowu jest bariera strachu, że ktoś pomyśli, że chce wejść w czyjeś życie, albo że no właśnie reprezentuje blogosferę, więc to trochę jak tabloid, ale w praktyce ludzie są bardzo życzliwi i pomocni. I taki konkretny przykład, który doprowadził do bardzo fajnej i cennej rzeczy, to Robert Rient, mój rozmówca tego wywiadu, który był poza projektem Halo Człowiek, na Facebooku, na zdjęciu profilowym miał bardzo charakterystyczne zdjęcie. Swoje zdjęcie przerobione w taki sposób, że na jego skórze były guziki i on starał się tą ni to koszulę, ni to część swojego ciała rozedrzeć. I pomyślałem, że żaden normalny człowiek nie robi sobie takiego kiwizuala i nie wrzuca w wata. Jakby coś jest na rzeczy, jest jakiś powód, który za tym się kryje. Więc dotarłem, jakby śledząc różne rzeczy w mediach społecznościowych, do autorki tej fotomanipulacji, napisałem do niej wiadomość, ja mam następ po jednym dniu, więc ja się sobie zapytała Roberta, czy może ze mną porozmawiać, no bo tak najczęściej jest. W rezultacie kilku maili i dwóch telefonów dostałem 3 kolejne zdjęcia, wcześniej niepublikowane i 2-3 fakty z życia Roberta, o których on wcześniej nigdzie nie powiedział, a ja miałem tą informację, mogłem go o to zapytać. Rozmowa jest bardzo trudna, zwłaszcza jak rozmawia się z dużymi postaciami, ale tak jak mówię, ja nie zaczynałem od dużych postaci, żeby też się z tym oswajać. Bo jest taka bariera, że można kogoś urazić, można wejść w jego prywatność. Ale jeśli zbuduje się dobrą relację i jeśli też ktoś wie, jakie mamy intencje, czyli nawet jeśli wiadomo być konfrontacyjnie, to naszą intencją jest uczciwość, to naprawdę można sobie na wiele pozwolić. Ja już dzisiaj się nie boję, boję się coraz mniej. No, Marcinowi Mellerowi powiedziałem wprost, Marcin, moim zdaniem, twoje pokolenie zepsuło media. Broń się. No i bronił się. Całkiem zresztą sprawnie. No i koniec końców redakcja. I to było coś, co było dla mnie zaskoczeniem, mimo tym, że interesuję się światem mediów, jakby teoretycznie wiedziałem dużo. Kasia Bielas, też Grand Press, za wywiad właśnie, w Biblii Dziennikarstwa, fajna książka Znaku, polecam, napisała, że wywiad to nie rozmowa. No to co jak nie rozmowa? No ale później to zostało wyjaśnione. Wywiad to jest tekst pisany, stylizowany na rozmowę. I dzisiaj jest tak, że z 60-70 tysięcy znaków z rozmowy do moich wywiadów wchodzi 14-15. Później Arlena robi korektę, wstawia mi przecinki, końcówki. To też jest istotne. Więc ta umiejętność selekcji jest absolutnie podstawowa w redakcji i to jest coś, czego ja się ciągle uczę. Czyli wyrzuć jak najwięcej rzeczy, które mogą nic nie wnieść w życie twojego odbiorcy. Ozdobniki, kwiecistą mowę, to się fajnie czyta, kiedy jeszcze się żyje emocjami z tej rozmowy, ale po jakimś czasie to przestaje mieć znaczenie. I w procesie redakcji jest znowu bardzo ważna rzecz, to znaczy zawsze do rozmówcy można zadzwonić i poprosić go o uzupełnienia. I ja dzisiaj widzę, że jeśli nie mam potrzeby niczego uzupełnić, to znaczy, że źle przeprowadziłem rozmowę. Czyli odwrotnie niż by się wydawało, ale to jest moje konkretne doświadczenie. Czy to działa i czy opłaca się tak starać? No więc pokazuję statystyki, ale nie będę ich czytał. Chcę tylko pokazać, że na dość niszowym blogu, takim jak mój, który przed tym projektem miał zasięg rzędu 30 do 50 tysięcy unikalnych czytelników, jeden materiał, pierwszy wywiad z Anią Dymną, bardzo długi, 22 tysiące znaków, osiągnął taki wynik. Bo chcę też, jakby pokazuję te liczby z jednego powodu, żeby pokazać, że długie treści też mogą być atrakcyjne w internecie, że to jest mit, że one nie są atrakcyjne, że nie znajduje się grupa ludzi, która chcę po nie sięgnąć, ale to, co jest dla mnie najważniejsze, to, że uzyskuję wartościową treść dla czytelników swojego bloga i że to nie jest moja opinia i nie zawsze to są tylko i wyłącznie emocje. Bo wbrew temu, co tutaj wielokrotnie słyszeliśmy, powoli,
ale blogosfera, właśnie w tych projektach długoterminowych najczęściej, odchodzi do ograniczenia się do wyrażania własnej opinii albo do bazowania na emocjach i sprzedawaniu tylko i wyłącznie emocji. To, co Guba powiedział, że zaczynamy być w punkcie styku, zaczynamy, to się dzieje. Natomiast to, co jest cenniejsze dla mnie, poza statystykami i wynikiem, to jest to, że taki projekt pozwala mi na rozwój własnych kompetencji. Ja się bardzo dużo uczę. Ten film, który widzieliście, jest dużo lepszy od pierwszego. Pewnie ostatni będzie jeszcze lepszy. I podobnie z wywiadami, czyli z tym, czym ja się zajmuję w 100%, bez partnerów. Wszyscy się uczymy. To są otwarte drzwi do kolejnych projektów. Bo jeśli ten projekt ma swoje echo, jest widoczny w internecie, to pojawiają się kolejni potencjalni partnerzy. Ja też na fali tego, co się dzieje, mam kolejne pomysły. Buduję wartościowe relacje z tymi ludźmi, z którymi rozmawiam, z ludźmi z ich otoczenia. To jest absolutnie cenne, bo pozwala funkcjonować dalej. I w końcu mam dzisiaj poczucie zawodowego bezpieczeństwa, bo jeśli co jakiś czas dostaję jakąś propozycję, o którą mnie proszę, no to już śpię spokojniej, czy ta decyzja, którą podjąłem, a której bardzo się bałem, żeby zająć się zawodowo blogiem w tym modelu, jest sensowna, czy nie. I w końcu to, co... To jest straszne, że ja mówię o pieniądzach, nie? Sam się dziwię. Ale jest rzeczywiście tak, że jeśli realizujemy akcje, nawet projekty długoterminowe, no to one się kiedyś kończą, a taki projekt daje mi zaplecze finansowe na długi czas. W przypadku tego projektu to jest 10 miesięcy. Kolejny, który tam zacznie się dziać w lutym, w marcu, to będzie albo 10, albo 12 miesięcy. Więc mam bardzo duży komfort, dużo większy niż pracując na etacie. Dużo więcej niż mając swoją działalność w takim klasycznym sensie. No chyba, że ktoś ma rzeczywiście na przykład zapewnioną sprzedaż na najbliższe rok czy dwa, ale przecież to nie dzieje się wcale tak często. No i coś, co nie jest najważniejsze, ale jest miłe i łechcze ego, moje też, to, że o tym projekcie się mówi, o mnie się mówi, że to się pojawia w mediach. Więc tak naprawdę są same korzyści. Korzyści z jakości, z pracy i z takiej próby myślenia dalej niż jutro, tylko myślenia tego, co będzie za 2, 5, 10 lat. Więc skoro to jest takie dobre i skoro można to zrobić i skoro ja nie jestem wyjątkowy. Michał Szafrański, z którym wczoraj rozmawiałem, też powiedział, żeby wam o tym powiedzieć, że on i jego projekty to nie jest nic wyjątkowego, to jest coś, co jest w zasięgu. Ale nawet jak ktoś nie chce robić tak spektakularnych rzeczy, to może robić mniejsze, może wymyślić sobie mniejszy projekt na 2 miesiące, na 3 miesiące. Naprawdę nie trzeba od razu z pierwszego piętra wskakiwać na 15, ale warto się wspinać. No i w końcu to pytanie, które zadałem na początku, czy dobrze robię dobre rzeczy. Wiecie, ja dzisiaj, nie chcę, żeby to zabrzmiało arogancko, ale mogę sobie wieczorem odpowiedzieć, mimo że popełniam różne błędy, do jednego miałem się przyznać wcześniej, ale zrobię to dopiero teraz. Jak wczoraj mieliśmy tą debatę z dziennikarzami, to ja w przypływie emocji powiedziałem, że redaktor naczelny dziennika Fakt zarabia 60 tysięcy złotych. Pan Broniatowski zaprotestował, później o tym rozmawialiśmy. Zweryfikowałem tę informację i wprowadziłem was w błąd, bardzo przepraszam. Tam nie było złej intencji, ale ja bazowałem na raporcie PRES i to był raport, który pojawił się w roku 2009, dzisiaj jest nieaktualny. Ja nie miałem tej wiedzy. Prostuję, to tak przy okazji. Natomiast mimo różnych błędów, które popełniam i w relacjach osobistych, i blogując, i w relacjach z innymi blogerami, czasami się pokłócimy, to w takim ogólnym rozrachunku, na koniec dnia, jak zadaję sobie pytanie, czy dobrze robię dobre rzeczy, i mogę odpowiedzieć, tak, Konrad, dobrze robisz dobre rzeczy, to dodaję poczucie niesamowitego spokoju, bezpieczeństwa, dużego komfortu, dużej satysfakcji i myślę, że w naszych czasach to jest coś bardzo unikalnego i życzę wam, i oczywiście muszę powiedzieć na koniec o NGO-sach, i życzę wam, żebyście właśnie tak mieli, żebyście patrząc na swoje blogi, ale nie tylko na swoje blogi, na całą swoją działalność, mogli powiedzieć, że robicie dobrze, dobre rzeczy i że daje wam to, co chcecie, żeby wam dawało. Nie wiem, czy można powiedzieć coś bardziej banalnego, ale z tym chciałem was zostawić. I to tyle, jeśli chodzi o moją prezentację tutaj.
jak wiecie, jestem ambasadorem Szlachetnej Paczki, ciągle o tym mówię. Rok temu na Blog Forum Gdańsk podzieliłem się historią Kuby, który w projekcie Akademii Przyszłości został moim podopiecznym, byłem jego darczyńcą. Kuba został wybrany przeze mnie dlatego, że napisał w swoim zgłoszeniu, że chce być dziennikarzem. Od razu zwróciłem uwagę, wyłowiłem go z tłumu. On wtedy robił błędy ortograficzne na potęgę, miał kilka zagrożeń, było duże ryzyko, że nie przejdzie z klasy do klasy. To informacje od wolontariuszki, która się nim opiekuje. I po roku pracy z tą wolontariuszką w Akademii Przyszłości Kuba w zasadzie nie robił błędów ortograficznych przy trudniejszych słowach, no ale ja też przy trudniejszych robię. Chcę się uczyć, trochę zmienił zainteresowania. Nie wiem, czy ciągle chcę być dziennikarzem, boję się pytać. No ale wiecie, mam takie poczucie, że niezależnie co będzie dalej, jak potoczą się życiowe losy tego chłopca, to ten rok, a to było dokładnie rok temu, nie został zmarnowany. Że tego konkretnego 13-latka na rok udało się uratować. I ten rok będzie, mam nadzieję, wracał w jego życiu w różnych momentach i życiowych zakrętach, które dzieją się u każdego. I to też daje mi poczucie siły, że mogę robić takie rzeczy, że jestem w takim miejscu swojego życia, że mogę pomagać innym. Za jakiś czas wiosna Szlachetna Paczka rozpocznie świetny projekt, projekt filmowy. Niestety zabroniono mi zdradzić szczegóły, bo on jeszcze jest w takim etapie planowania. Ale to będzie też projekt skierowany do blogerów i każdy z nas będzie mógł do niego dołączyć. Tu jest mail do Ani Piwowarczyk, której myślę, że już nie trzeba w naszym środowisku przedstawiać. Ona też będzie opiekowała się blogerami w tym projekcie. Można do niej napisać. Można ją jeszcze złapać na Blog Forum Gdańsk, bo jest tutaj dzisiaj z nami. I kończąc, chciałbym was do tego zachęcić, ale w taki sprzedażowy sposób. Bloger to często sprzedawca. Jeśli moja praca, czy ta prezentacja, czy to, co robię na blogu, czy to, jak rozmawiamy prywatnie i czasami się dzielę swoim doświadczeniem, ma dla was jakąkolwiek wartość i chcielibyście mi podziękować, to nie musicie tego robić publicznie. Będzie mi bardzo miło, ale wolałbym, żeby jeśli ktoś chce napisać na przykład na Twitterze, Konrad, fajnie się ciebie słuchało, jeśli się fajnie słuchało, to zamiast tego, żeby napisał o jakiejś organizacji pozarządowej i powiedział, że warto ją wesprzeć. Ja się będę z tym czuł zdecydowanie lepiej. Nie wiem, ile przedłużyłem. Bardzo dziękuję, że chcieliście mnie wysłuchać i że znowu mogłem być tutaj z wami.